Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Czuk. Witam was w czwartym odcinku Zagramy do Dwarfs. W Dwarfs, słuchajcie, jestem trochę naszprycowany lekami i to zresztą chyba słuchać po moim głosie. Więc może być zabawnie, mogę po prostu odwalać jakieś dziwne manewry. Ostatnio byliśmy w tej kapliczce już zapaliliśmy światło. Coś tu się jeszcze działo, tak, jakieś hejty w ogóle na nas spadły, tak samo jak na mój kanał, chła, chła, chła. Nodzą dwulicowy, dowiedziałeś się, że orkowie z Tor Boriborus przymierzyli się z elframi z Dzon Balzur. Człowiek imieniem Nodon, którego Elfr Zindora nazwał władcą umarłej ziemi, przeprowadzi dywersję na południu. Od czego będzie chciał odciągnąć uwagę? Musisz mieć oczy i uszy szeroko otwarte. W zasadzie to nie szeroko, ale ja powiedziałem, że szeroko i tak ma być. Dobra. Plecak ucznia. Znalazłeś obóz Gorena, Gorna. We wnętrzu czarnej przełęczy. Młodzieniec udał się na północ, na dupeczki. To pamiętam. To pamiętam, grałem w to wczoraj, więc w miarę mam... Moje wspomnienia odnośnie tej gry są w miarę jeszcze świeże. Znaczy wspomnienia. Informacje, wiadomości. Dobra. Wracamy do naszych ziomeczków, bo wątpię, żeby tu jeszcze coś było do zrobienia. Chyba trzeba było otworzyć ten sarkofag i tam był jakiś przedmiot. Natomiast myślę, że chyba trzeba powiadomić naszych kameratów krasnoludzkich, czy też drwalistych, falistych. Wyszliśmy z komnaty, moi drodzy, a pod nami lasek i też mgła jest. Telefon napierdziela. Dobra, jedziemy dalej. Lecimy tutaj w chuj, słuchajcie. Nie wiem, czy ja tu powinienem iść dalej w górę. Popatrz na ścianę skalną. Nie, może zejdźmy na dół do naszych kamratów i zobaczmy, co oni na to. O ile można w ogóle. O ile można. Halo. Panie Krasnal. Panie Krasnal, schodzimy, nie patrzymy się. O, właśnie, dobra, zaskoczył. Zaskoczył. So, Scholar. What are the results of your inquiries? There is an abandoned fortress in the mountain, and I think it belonged to the Thirdlings. Boindil's eyes narrow. The blasted dwarf killers! A Thirdling fortress! Here! In the middle of Girdlegard! We must let High King Gundrabur know about this! The fortress has been long abandoned, by the looks of it. Anyway, I can't go to Ogre's death until I have completed my quest. Goren is in Greenglade. Hmm. Mhm, czyli rozumiem, że zmienia nam się kierunek marszu, wymarszu. Hrm, hrm, Dandalin czy też Dendoran, jak oni się nazywali. Wybaczcie, ale nie mogę ich zapomnieć. Ciekawi mnie, o co chodzi w tej historii. That's strange, isn't it? And worrying. But they've always been wily. They move in the shadows and kill there too if they can. Do you know their story? Nie, nie znam, ale chętnie poznam tą historię. Lorimber, their progenitor, rejected the name that Brakas gave him, who in turn did not give him any special talents, so his kingdom studied war. It helps them defending the East, but it also meant they ended up confronting the other kingdoms. No dwarf would ever even think of injuring one of his kind, never mind killing him. But the dwarf killers are proud of it. When they were even more powerful, they wanted to become the rulers of all dwarves. They are envious of our skills. They haven't been heard of for a long time, but you can be sure there isn't a single dwarf alive who doesn't hate them. Kurczę, kim są ci zabójcy krasnoludów w zasadzie? To też są krasnoludy, tylko takie, którym coś odwaliło, czy... no nie wiem, może dalej jakoś się tego dowiemy. Czego Wielki Król chce ode mnie? Alright then. It's about the choice of the new High King. Gandagar, the King of the Fourthlings, is with his entourage in Ogre's death and is supposed to ascend the throne. But our acting High King Gundrabur wants to prevent that from happening. He fears that Gandagar wishes to instigate a war against the elves. Nasz wielki król, Gundrabur, chce temu zapobiec. Boi się, że Gandogar rozpocznie wojnę przeciwko elfom. Co ja mam z tym wspólnego? Jak mam powstrzymać Gandogara? Boindil is about to say something, but is silenced by a nudge in the side from his brother. High King Gundrabur will explain everything when the time comes. You look distrustfully from one twin to the other.
Boindil has donned an innocent expression, and Boendal doesn't give you the impression that he has anything else to say on the matter. No tak, nasi krasnoludcy przyjaciele nabrali wody w usta. Dlaczego Gandogar chce zaatakować elfy? Najpierw idziemy do Zielonej Polany, wasz wielki król może zaczekać. Trochę chamskie, no ale dobra, pewnie i tak będziemy musieli wybrać. Dwarves and elves just don't get along. Brakus and Satalia made us that way. I know that, but going to war for just that, after all this time? Well, there must be more behind it. They say that the king of the Forthlings is full of hatred and is a hothead in this matter. Whatever, your High King must wait. I have a quest to carry out in Greenglade. But our quest is... Boindil raises a placatory hand and throws his rucksack onto his back in preparation. Let it be, dear brother. Look at him. He has made his decision, and you will not be able to change his stubborn dwarven mind. You can't help but smile. No właśnie, narracja bardzo dużo pomaga tej grze, muszę powiedzieć. Bo naprawdę gra się w to jak w dobrą powieść o krasnoludach. Wilka, nie przeszkadzaj mi. No i co ja mogę powiedzieć? Jak na razie, mimo że nie wybrałem opcji dialogowej z przeczekaniem króla, no to i tak musimy tego króla przeczekać. Dobra, wracamy na mapę taktyczną, moi drodzy. Tak to na razie wygląda. I teraz tak. Mamy dotrzeć aż tutaj, na Zieloną Polanę, gdzie nasz ziomeczek z Przełęczy wyrywa dupy. Tak to wygląda mniej więcej. I teraz pytanie, czy lepiej przejść się tą drogą tutaj i zahaczyć o Fallowstone? Trochę brzmi jak Fallus. No w zasadzie w takim razie wybór może być tylko jeden. Boindil rummages around in his rucksack and pulls out a cheese wrapped in a cloth. He sticks a fist-sized piece on a spit and grills it on the fire. Nie ma to jak kawałek pieczonego sera na koniec długiego dnia, dokładnie. Oh, it smells like my socks after weeks of marching in my boots. Oh, picky, are you? You pull the warm piece of cheese. Dobrze, jedzą ser. Wiecie co, gra jest bardzo fajna, niemniej za dużo jest tego pitolenia. Zwyczajnie pitolenia jest za dużo, przy każdej kropeczce musi coś być. Troszeczkę za dużo, chociaż oczywiście można się wczuć. Niemniej stepleton, na pleton. Dobra, nic tu nie było ciekawego, szczerze mówiąc. Było to wręcz bardzo nudne przeżycie. Jedziemy dalej, słuchajcie. Od tej pory, jak tutaj wyszedłem z Przełęczy, nie działo się praktycznie nic. Przez każdą kropeczkę było takie standardowe pitolenie, dlatego wam tego po prostu oszczędzam. Tak samo robiłem w poprzednich odcinkach. Zobaczcie, poruszamy się po prostu po tej mapie i nic się specjalnego nie dzieje. Wejdźmy do sklepu. Pokaż mi swoje towary. O, w końcu pierwszy raz w tym let's playu skorzystam ze sklepu. Tak wygląda sklep. Przepraszam. I teraz, co możemy kupić? Możemy kupić jedzenie i to trzeba kupić dużo jedzenia. Dokładnie. No i może kilka mikstur, tak. Aha, mogę kupić tylko jedną, tak? No dobra. Lepiej jedna niż wcale. Ruszamy dalej w drogę, a więc zapasy są zrobione. Ruszamy szukać tego ziomka z czarnej przełęczy. No, w zasadzie to jest główne zadanie, tak? And can tell even from far off that something isn't right. The smell of burnt wood and death is in the air. Będzie grubo. Czuję walkę, przeczuwam w lędźwiach. W rozpalonych lędźwiach 2. By Brakus. The piggies have really shown those pointy ears. We couldn't have done it any better. Stay alert. I want to find out what happened to Guren. Wiecie co, ta gra trochę mi przypomina w sumie Warcrafta trójkę. Jeżeli chodzi o prowadzenie narracji. Oczywiście bez aspektów budowania, no bo to jest RPG. Taki przygodowy RPG. Co tu się stało? Zobaczcie. Ślady kopyt. Huzzah! That would make a change from those stupid piggies. Did you hear that, brother? We might get to test our blades on Tion's pointy ears.
Aha, czyli elfy to są zwykłe elfy, które, te takie mroczne elfy, które coś tam wyznają, tak? Taka odrębna, jakby, że tak powiem, odnoga elfów zwykłych. You don't see any elven features among all the faces contorted with pain and fear. O kurcz. Czy ja mogę ich wszystkich przeszukać? Chyba nie. Chyba nie. Zresztą nie sądzę, żeby Tangdil miał taką potrzebę. Co tu się stało, kurczę? Ciekawe, czy będzie ten nasz czarodziej tutaj. Pewnie się schował w tym kościele. Znaczy, jak to się zwie. No nic. W takim wypadku spróbujmy tutaj wejść. Tutaj się w ogóle da wejść? You have read about the elves and their buildings. This here had always just been a small example of their architectural skill, which achieved perfection in Alandur. Now burning and ruined, the pavilion makes an even sadder impression. No tak, nie wygląda to najlepiej. Zawalony budynek. Tędy raczej nie przejdę. Oj, tu jest... Ktoś tu coś malował. The hand that painted this picture was that of a master. It is composed exclusively in shades of red, but every single little detail is painstakingly and precisely reflected. Trees, the remains of buildings, bodies. You hesitate. The village in its state of ruin. Examining the canvas more closely, you realize that it is actually made of skin. And the red paint seems more than suspicious now. Wrzuć obraz do ognia, czyli jest to obraz zrobiony z ludzkiej skóry i krwi, który przedstawia tą całą rzeź, która się tutaj odbyła. Możemy wrzucić obraz do ognia, co robi właśnie Tangdil w tym momencie. I dostałem expa za to. No dobra. Jeszcze możemy popatrzeć, jak ognisko płonie, aż się zamknąłem. Dobrze, tam gdzie jest obrzydzony, nie dziwię mu się, niemniej, co to ja mogę zrobić ciekawego? Ciekawe, co tu się stało, ogień nie pozwala nam tutaj za bardzo przejść, ale na szczęście kliknięcie spowodowało, o właśnie, że postać sama sobie znalazła drogę, bardzo dobrze. Tutaj mamy, czyżby to był ten czarodziej, wygląda jak czarodziej, ma w sobie, o, książki. The Magus had these books on him when he was attacked. Was he trying to bring them to safety? Your eyes fall upon a sealed letter next to the books. The circumstances seem grave enough for you to break the seal. Teraz się zaczyna intryga, słuchajcie. Greetings, Toga. I am glad to hear that you finally wish to confide in Lot Yonan. I have found out something new about the demon. It's all written in these books. I think they are the key to his destruction, or I hope so, at least. Yours faithfully, Goren. No niestety Goren wykitował. Nie wiemy, co się stało z jego dupeczką. What demon are they talking about? You instinctively think about how the magical barrier is only a few days march north of here. And beyond it, Varrakas only knows what kind. Dobrze. Zbadajmy jeszcze ciało, czy może Goren ma coś ciekawego jeszcze. The body of the man is riddled with arrows and is lying in a small patch of undamaged ground, while a sea of flames must have raged in a circle around him. The robes remind you of those of Lot Yonan's famuli. This, plus the fact that the man used magic, makes you quite sure that this is Goren. Lektorka jest spostrzegawcza. No dobrze, to był Goren. Nie było ciężko go znaleźć. Do góry raczej też już wejść nie można. Więc... Goren w liście mówił o jakimś demonie, który prawdopodobnie wyzwolony może namieszać w świecie i w pokoju wszystkich raz. A czy my w tym odegramy jakąś rolę? Zobaczmy. Aha, myślałem, że chłopaki już coś powiedzą ciekawego. Szukamy dalej, bo nie wiadomo w sumie... O, tu jeszcze jest coś.
The elf maiden's graceful snow-white face still radiates beauty, in terrible contrast to the rest of her appearance. From the neck down, she is nothing more than a blood-red, damp and glistening skeleton. There are long nails sticking through her thin bones, and where her beautiful eyes once were, are now gaping black holes. In your imagination, you see the Alfar's shadow mare standing around the Lady of Greenglade, devouring her, while she, nailed to the tree, squirms and screams in pain. You quickly put your hand over your mouth. Phew. Gruba wiksa. You destroyed my painting. Now I need fresh blood to paint a new one. O, pojawiła się elfryka, że tak powiem. Huzzah! This will be fun! We finally get to fight! Śmiesznie gibie. I hope your blood doesn't clot too much. It has to be nice and fluid for my fine brush strokes. Artystka. Ha, how do you plan to defeat us, pointy ears? There are three of us. Oh, only three. That makes it easier. She looks over the corpses. Oh, Thorin Lewis Buanre! No tak, zombie w grze fantasy. The perished land. Impossible. Greenglade is south of the barrier. I know of nothing else to resurrect the dead. Knock their heads off or they'll keep coming back. Odcinajcie im głowy. No dobra. Skoro muszę walczyć, to będziemy walczyć. Czekajcie, czy ja muszę też zabić kunia? Czekałem zabijać kunia. Nie podoba mi się to. Po prostu. Dobra. Użyjmy talizman ochrony. Na całe 15 sekund. I użyjmy... Aha, bo to jest... Dobra. Tank dynem dojdźmy tutaj. Tutaj jest Bendil, czy Bendil? Bendil, niech użyje szarży. A trójeczką odepchniemy kunia. Zobaczmy. Dokładnie, pięknie. Tank deal. Najpierw kunia, trzeba zabić kunia. Pamiętajcie, w każdej grze najpierw trzeba zabić kunia. To jest najważniejsze. On nic nie dostaje chyba w ogóle. With pleasure. Ojej, aż mi się gra zaciął. Dobra, to może zostawmy tego kunia. Czy kuń już leży? Nie, bo kuń w ogóle nie dostaje obrażeń. Dobra, już przestaję z tym kuniem. Zostawmy go. No, Boindil, proszę cię, skocz do chłopaka. Dokładnie. Dobra. Dobra. Nie jest źle. Co? Odepchnijmy tutaj tą dwójeczkę. I tą trójkę. Aha, dobra, on, jego mogę atakować dopiero teraz, tak? Aha, on się niestety teleportował, więc sobie mogę. Więc sobie mogę, no dobra, lecimy dalej. No mniej więcej już wiemy, jak mogę zaatakować, no dobrze wiedzieć, że mimo wszystko ten elf nie jest nieśmiertelny. Przyjemnie to wiedzieć. Dobra, trójeczka. Kurde, to jest trójeczka, dobra. Nie, to jest trójeczka. Jezus Maria. Nie, walka jest okrutna w tej grze, jest bardzo niesprawiedliwa. Tak, ci się teleportują. Okej. Okay. Time deal. Użyj swojego magicznego ciosu. Dobra, trójka ma, nie ma żadnych ciosów teraz. Koń w ogóle jak się wpierdziela. Słuchajcie. Mega. Magiczne odetchnięcie, myk. I tank dealem dokończymy dzieła. Chodź tutaj. No i co? I koniec? Ze mną oczywiście, nie z przeciwnikami, bo przecież...
tego się nie da przejść. No, widzicie, jak by to było? Najgorsze jest to, że nasi bohaterowie pozostawieni sobie nie robią kompletnie nic. To jest ten problem. Dobra, krasnoludy, uciekajcie. Może jak mi się uda uciec, to wtedy. Dobra, już w sumie został tylko ten kuń cholerny, ale jak ja go mogę... jak ja go mogę, że tak powiem, powstrzymać? No i co? Atakujcie kunia. Już ten koniec nieśmiertelny, no ja pierdzielę, no... Co za potężna głupota, no... Nie, jest, jednak śmiertelny, dobra. Dobra, no jej, ten się będzie teraz teleportował. Sucking kot. Dobra. Użyjmy na niego całego arsenału umiejętności. A, czyli w sumie nic może. No. Myślę, że... Gonić, skurczy byka. Gdzie on się tutaj schował? Co za w ogóle głupota? Już go nie ma. No Boże święty, no. Walka podjazdowa normalnie. A tam, gdzie niech użyje końcowego ataku i super. Czysto. O, patrzcie, ta jeszcze żyje. Esencja. The perished land. The barrier has fallen. You can feel your stomach cramping. Unlike Boindil, you can't say a word. The damn mage, I only had one job! So this is what it is like to rise from the dead. I feel nothing. I am left with nothing. My love, my beauty, my home, and my forest. Everything has been taken from me. I beg you, have mercy and put an end to my suffering. Without even being able to look into her eyes, you recognize the sadness in the elf maiden's expression. The dignity that she must once have radiated can only be imagined in her current state. Oj, smutna historia elfki, która prawdopodobnie była dupencją tego maga. Nie możesz spojrzeć elfce w oczy, ale widzisz bijący z jej lica smutek. Możesz sobie jedynie wyobrazić godność, którą niegdyś emanowała. Jak udało się elfom zdobyć zieloną polanę? Obednij elfce głowę i uwolnij ją od cierpienia, opuść wioskę. No, w sumie jestem zainteresowany. Gren was here, and I've heard that you elves have special abilities in battle. Did the Alfar take you by surprise in your sleep? I felt her presence, but when I confronted the elf, she had already killed the first of us and resurrected the perished land. It fills humans and dwarves with a hatred for life. It turns you into beasts. They charge through the village like a fury. Ciekawe jestem, jak ona nas widzi w ogóle. And everyone that they killed became one of theirs. If the perished land spreads further south, then Nodon won't need any orcs, ogres, or Alfar. One human losing their life in the perished land would be enough for the madness to sweep through the land like the plague. No tak. Zombiaki są zawsze poważnym problemem. No dobra, obetnijmy elfce głowę. Your stomach turns, but you know that it's right. You've never seen the twins looking so serious. They would pit themselves against any army of orcs, but this is something beyond their power and yours. We need the Magi. They must rebuild the barrier. Patrzcie,
Tangri, mimo że jest już w grze, że tak powiem, kamera jest w grze, on nadal porusza się ustami. Oczywiście nie wiem, czy to będzie w ogóle widać, ale no tak to jest. Musicie mu wierzyć na słowo. Musimy dać Lotjanowi znać, co tu się stało. Dokładnie. Nie mogę wierzyć, że bariera upadła. Who can tell? Anything could go wrong with all that hocus pocus. It held back the Perish Land since the fall of the Fifthlings. Reinforcing the barrier whenever it loses power is the primary duty of the Great Mage. I can't imagine how Nodon or anyone else could have broken through it. You think of the demons mentioned in Garen's letter. You wonder whether it could be possible that a demon from the Outer Lands might possess powers so great that even the six Magi weren't ready for it. Dobrze, moi drodzy, zaliberowaliśmy, udało mi się przejść tą walkę po zmniejszeniu poziomu trudności na łatwy, no wybaczcie. Niemniej walka w tej grze jest najgorsza z całej gry. Więc ja znalazłem jedzenie, złoto, zapasy, fajnie, i pierścień, jedyny pierścień. Więc dobrze, słuchajcie, wracamy do mapy taktycznej. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek czwarty. Więc, jeżeli chodzi o podsumowanie tego, co mieliśmy do tej pory, gra zdecydowanie się rozkręca. Jeżeli chodzi o sam wątek fabularny, no to już widzicie, że będziemy mieli do czynienia z falą nieumarłych. Takie to bardzo sztampowe jest, więc faktycznie historia jest sztampowa, ale jest dalej, mam bardzo dobry stosunek do tej gry oczywiście. Dalej całe opakowanie mi się bardzo podoba. Niemniej na pewno ciężej się w to gra, niż się to ogląda. To na pewno. Myślę, że wolałbym to obejrzeć niż w to grać. Ewentualnie obejrzeć film albo przeczytać tą powieść. Ale to jest oczywiście na ten moment, więc na wnioski końcowe przyjdzie jeszcze pora. Dlatego dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie czwartego odcinka. Zapraszam was oczywiście do piątego, który już będzie prawdopodobnie jutro, a może nawet dzisiaj. Zobaczymy. Dzięki serdecznie, zapraszam do następnych odcinków. Na razie.